Witaj. Po długich miesiącach pracy dzień w dzień po 8 godzin przyjemnie jest trochę wypocząć. Jadę na urlop. Tobie też by się przydało, co? A czy wiesz, kiedy możesz wziąć urlop wypoczynkowy i ile dni wolnego ci przysługuje? Nie martw się. Zaraz wszystko ci wytłumaczę. Prawo do urlopu należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, niezależnie od okresu, na jaki została zawarta. Liczba wolnych dni, jakie możesz otrzymać, zależna jest natomiast od Twojego stażu pracy. Ustawowo wymiar urlopu wynosi 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat oraz 26 dni dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat. Ale spokojnie! Do okresu zatrudnienia wlicza się czas trwania nauki w zasadniczej lub średniej szkole zawodowej. Nie więcej niż 5 lat. Liceum ogólnokształcącym – 4 lata. Szkole policealnej – 6 lat. Lub wyższej – 8 lat. Wlicza się go jednak tylko pod warunkiem, że pracownik szkołę tę ukończył, a nie tylko był jej uczniem. Aśka ukończyła studia z tytułem magistra, zaś w swojej redakcji pracuje od 6 miesięcy. Staż jej pracy wynosi zatem 8,5 roku. Przysługujący ci urlop możesz wykorzystać po trochu lub za jednym zamachem. Zawsze jednak musisz ustalić jego przewidywalny termin z pracodawcą. Samodzielne wzięcie urlopu może się dla ciebie skończyć dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy. Wniosek z proponowanym terminem urlopu musisz złożyć u pracodawcy zgodnie z zasadami panującymi w Twojej firmie. W redakcji Aśki dokumenty takie trzeba przygotować do końca stycznia. Szef zapewne zgodzi się na termin, który najbardziej Ci odpowiada, o ile nie będzie to kolidowało z interesami przedsiębiorstwa. Jeżeli później zechcesz przełożyć sobie urlop, musisz to uzasadnić ważnymi przyczynami. Pracodawca może się na to nie zgodzić, bo przecież nie pracujesz w firmie sam i harmonogramy urlopów zostały już ustalone. Jeśli jednak to szef przesuwa termin Twojego urlopu, a Ty w związku z tym poniosłeś już jakieś koszty, na przykład zapłaciłeś za bilety czy wycieczkę, pracodawca powinien Ci te pieniądze zwrócić. Podobnie dzieje się w przypadku odwołania Cię z urlopu. Pracodawca ma prawo ściągnąć Cię z wypoczynku do firmy, jeżeli są po temu ważne powody. Ty zaś nie możesz odmówić powrotu. Szef musi jednak powiadomić o tym Ciebie bezpośrednio i nie ma prawa Cię karać, jeśli na czas wyjazdu wyłączyłeś swoją prywatną komórkę i o niczym nie wiedziałeś. Powinien także zwrócić Ci koszty związane z odwołaniem z urlopu, o ile złożysz odpowiedni wniosek, najlepiej poparty rachunkami. Prawa do urlopu wypoczynkowego nie możesz się zrzec, ani przenieść go na inną osobę. Nie możesz też zrezygnować z urlopu w naturze, czyli w dniach wolnych, w zamian za dodatkowe wynagrodzenie. Pamiętaj, że zaległy urlop za dany rok musisz wykorzystać do końca marca roku następnego. Cóż, i to by było wszystko. Pędzę wypoczywać. Do zobaczenia!